Cześć, nazywam się Karol Modzolewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Zaczynamy! Ja nie pamiętam w ogóle, czy składałem wam... Życzenie noworoczne. Jeżeli nie, no to w takim razie życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Obyście nie musieli wylądować w szpitalu. A to dlatego, że Publiczny Szpital Kliniczny numer 4 w Lublinie wysłał omyłkowo pacjentowi onkologicznemu zaproszenie na szkolenie. I tu jeszcze można powiedzieć, no dobra, pomyłki się zdarzają, prawda? Czasami można przymknąć oko. Tylko, że pacjent onkologiczny dostał wezwanie na szkolenie z wystawiania aktów zgonu. To jest poziom samoobsługi do tej pory nieosiągalny, a w kaliskim szpitalu stwierdzili, że oni też co nieco w tym temacie potrafią. Tyle, że tam akurat pacjenta zgubili. Pacjent z Alzheimerem wyszedł z sali i nikt nie potrafił powiedzieć jego rodzinie, gdzie on jest. Więc rodzina wezwała policję, która podjęła poszukiwania i znaleziono pacjenta, błokającego się po piwnicy. Tyle tylko, i to jest fakt, że to nie był ten pacjent. Przypadkiem znaleźli innego pacjenta, którego zgubili, ale nie wiedzieli, że jeszcze go zgubili. A tamten się odnalazł, tyle, że już w swoim własnym domu. No i skoro jesteśmy już przy Alzheimerze, to dla nowych widzów kiedyś wniosek bez wirusa była taka legendarna postać. Petra Marszala to był człowiek, który cierpiał na Alzheimera. Opiekowała się nim żona. W międzyczasie postępów chorobą zapomniał o tym, że ona jest jego żoną. Na nowo się w niej zakochał, znowu poprosił o rękę, ona znowu się zgodziła. No i jak twierdzi, to był najpiękniejszy dzień w jej życiu. A mówię o tym dlatego, że nie tylko on miał problemy z pamięcią. Problemy z pamięcią mają również politycy. PiSu. Otóż, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceministra spraw zagranicznych w rządzie PiS, Piotra Wawrzyka, w związku z aferą wizową. I niestety, nie bardzo może on liczyć na pomoc kolegów, bo ci nie bardzo pamiętają, że był taki minister. Piotr został zatrzymany, ma zarzuty korupcyjne, 10 lat pozbawienia nie znam, wolności, nie, znam, Panie premierze, nie zna pan Piotra Nie znam Piotra No i to jeszcze pewnie by go tak mocno nie zabolało, gdyby nie usłyszał tego. Piotr W. został zatrzymany, były wiceminister w pana w waszym rządzie. Pan jest zaskoczony, ma zarzuty prokuratorskie. Ale nie wiem, kto to jest. Piotr W, ja mogę to powiedzieć. To a ja, teraz, ja też nie wiem, kto to jest. Co jest zabawne w kontekście tego witam wszystkich TikTokowców. Moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Potem mu przypomniano, że jednak powinien pamiętać, więc sobie przypomniał. Ale podobno on ich pamięta za to doskonale. Moje drodzy, to jest trzeci polityk PiSu w randze ministra zatrzymany w tym roku. A jest co? No dopiero minęła połowa stycznia. A w Knurowie pewna parafianka zamówiła mszę w intencji Michaela Jacksona. Dlatego, że po prostu pomogła. Co ciekawe, z tego co powiedział proboszcz, to intencja była szczera, więc się zgodził i msza się odbyła. A w związku z tym, że algorytmy YouTube'a skanują treści, sprawdzają, które są kontrowersyjne i tam obcinają zasięgi, to postaram się teraz to powiedzieć tak, żeby algorytm się nie wyłapał. Bo jeśli Kościół katolicki przyjmie za normę odprawianie mszy za ludzi, których stosunek do małoletnich budził co najmniej wątpliwości natury moralnej, to w przypadku zamawiania mszy za księży, popyt może zdominować podaż. I proszę bardzo, jakbym mówił o rynkach wtórnych. A jeśli ktoś chce obejrzeć koncert Michaela Jacksona, no to jak widzicie, na no Netflixie jest do ogarnięcia. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany, i w tym tygodniu, uchowu, to będzie gruby kaliber i chyba w sumie wyjątkowy, ponieważ w tym tygodniu będzie to Zbigniew Ziobro i jego ludzie, którzy zrobili przykręty na kasę na skalę, która jest. no niewyobrażalna. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z tego, co zastała w Funduszu Sprawiedliwości, i jest grubo. Fundusz Sprawiedliwości powstał, aby wspierać ofiary przestępstw, ale Zbigniew Ziobro i jego ludzie uznali chyba, że to oni są ofiarami przestępstw i zaczęli wypłacać te pieniądze sobie i swoim zaufanym ludziom. I już wcześniej było wiadomo, że tam odchodzą grube przekręty, ale dopiero teraz, kiedy ten raport Niku ujrzał światło dzienne, widzimy, jaka to była skala. Usiądźcie wygodnie. Będzie tylko część listy. 24 miliony 990 tysięcy złotych dla Fundacji Komitetu Obchodów Dnia Życia. Miała ona za te pieniądze dostarczyć 3 miliony odblaskowych kamizelek do szkół. Nie udało się, więc na wszelki wypadek, kiedy ogłoszone zostały wyniki wyborów parlamentarnych, stowarzyszenie przestało istnieć. Ponad 14 milionów złotych trafiło do fundacji Tadeusza Ryzyka. Na co? No co się głupy pytacie, ten człowiek i tak ledwo wiąże koniec z końcem. 20 milionów poszło na dwie organizacje powiązane z dariuszem Mateckim, politykiem Solidarnej Polski, który trzyma w portfelu zdjęcie Zbigniewa Ziobry. Ponad 12 milionów na fundację Allegoria, która za te pieniądze miała walczyć z prześladowaniem chrześcijan w Polsce. Też tutaj szczerze muszę przyznać, że nie widziałem żadnego prześladowanego chrześcijanina w Polsce. Zakładam w takim razie, że to dzięki nim, a więc dobrze wydane pieniądze. Albo na przykład Fundacja Altum, która nie ma fizycznej siedziby, nie ma działającej strony internetowej, nikt nie potrafi powiedzieć, czym się właściwie zajmowała, ale za to miała kilku prezesów. A numerem jeden jest ten Ananas, egzorcysta ksiądz Michał Olszewski. Zasłynął tym, że wypędzał salcesonem ducha wegetarianizmu i tym, że szatan pisał do niego smsy. Ja to muszę powtórzyć, żeby to wybrzmiało. Wypędzał. Salcesonem. Używał salcesonu, aby wypędzić ducha wegetarianizmu. I twierdzi też, że szatan wysyłał do niego SMS-y. Teraz wybrzmiało. Aczkolwiek, może ten szatan wysłał mu SMS-y, ale z numeru Zbigniewa Ziobry. Ponieważ, po pierwsze, bardzo dobrze się znają. A po drugie, ksiądz Michał Olszewski na swoją fundację Profeto dostał z Funduszu Sprawiedliwości 100 milionów złotych. Fundacja za te pieniądze buduje wielki gmach specjalistycznego centrum wsparcia dla ofiar przestępstw. O ile te ofiary mają doświadczenie w pracy w mediach. Ponieważ celem Ziobry i księdza Olszewskiego było stworzenie imperium medialnego, które byłoby alternatywą dla tego, co robi Ryzyk. W efekcie, w centrum wsparcia ofiar przestępstw, które buduje egzorcysta od Salcesonu, jest pięć studiów nagraniowych, trzy reżyserki postprodukcji, cztery serwerownie i dwa biura Open Space. Ryzyk zaczął kręcić nosem, a więc zaczęli tworzyć własną alternatywę, własne imperium medialne. Po prostu Fundusz Sprawiedliwości to był bankomat. Do którego przychodzili politycy PiSu, Solidarnej Polskiej, ogólnie Zjednoczonej Prawicy wyciągali wasze pieniądze w momencie, kiedy czuli, że te kilka albo kilkadziesiąt milionów im się przyda. Zakładało się fundacje, składało się wniosek i czekało się na przelew. Teraz nowy minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, zapowiedział weryfikację tych wszystkich wypłat i wstrzymanie ich do odwołania, aż sprawdzą, co się tam w ogóle dzieje. Minuta ze zwierzakami i kłoką, na obniżenie ciśnienia. I w ogóle te wszystkie zwierzaki to są teraz za free, wiecie? Teraz dobra wiadomość dla brzydkich dziewczyn. Są plusy. Które udowodnił Andres Sik, który posłuchał swojej znajomej i dał się jej przekonać, że jest na tyle brzydka, że jeśli on założy sukienkę i nałoży makijaż, no to będzie mógł pójść za nią na egzamin do szkoły medycznej w mieście Faridkot w indyjskim stanie Pendżab. I tak owszem, złapali go, ale ja tutaj patrzę na plusy, choćby o to, że jest potencjał. Kronika kryminalna. W tym tygodniu nie będzie na koniec odcinka, będą rozrzuceni ci złoczyńcy podcinku, po bo ten też jest wyjątkowy, zasługuje na to, by wspomnieć o nim wcześniej. Otóż dwudziestolatek mieszkający w miejscowości Garnki, w powiecie białogarskim, miał kłopoty, wezwał służby. A w związku z tym, że to nie jest Wrocław i tam odbierają telefony i przyjmują wezwania, no to służby ruszyły na ratunek, na pomoc. Straż Pożarna i policja, ale Straż Pożarna była pierwsza. I strażacy zastali taki widok. Mężczyzna wezwał pomoc, ponieważ został brutalnie i zdradziecko zaatakowany przez ogrodzenie z siatki. Takie ogrodzenie, o czym nie wszyscy wiedzą, potrafi być nieprzewidywalne. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Przybyli na miejsce strażacy i policjanci podjęli ryzykowną próbę uwolnienia mężczyzny. Nazwijmy go Wojtek. Czy wiedzieli o ryzyku? Oczywiście, ale też w ich głowach wybrzmiewały słowa przysięgi, którą składali podczas ślubowania. Ktoś inny mógłby się wycofać, ale nie oni. Nie oni. A, no i odpowiadając na pytanie, tak, był pijany. Jeżeli przyglądaliście newsy w tym tygodniu, telewizję, radio, internet, pewnie traficie na informację o tym, że w prokuraturze jest jakiś wielki dym, gigantyczny chaos, jakaś wielka batalia i nie wiadomo o co chodzi. No to proszę bardzo, oto przed Wami streszczenie tego, o co chodzi w tym momencie, w tej batalii o prokuraturę. Na początek dlaczego to jest w ogóle ważne, na tyle ważne, że media poświęcają temu tyle uwagi? No więc po pierwsze, sprzątanie wymiaru sprawiedliwości jest jednym z kluczowych warunków odblokowania wszystkich unijnych pieniędzy z KPO dla Polski, a oprócz sądów trzeba posprzątać też w prokuraturze po drugie, bez tego ciężko będzie pociągnąć do odpowiedzialności polityków PIS, którzy łamali prawo. Jak wygląda ta struktura? Na samej górze prokuratury jest prokurator generalny, który jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości. W tym momencie jest to Adam Bodnar z koalicji 15 października, która wygrała wybory. Pod nim jest prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratura generalnego i przełożony wszystkich pozostałych prokuratorów. No i przed wyborami, kiedy politycy PiS zorientowali się, że oni mogą jednak przerżnąć te wybory i mogą wylądować w prokuraturze, ale już raczej w charakterze oskarżonych, postanowili działać. I wymyślili zabezpieczenie, jak zabetonować prokuraturę tak, by nawet w przypadku przegranych wyborów, to Zbigniew Ziobro, mimo że w opozycji, miał nadal wpływ na to, co się tam będzie działo. We wrześniu szybko i po cichutku zmienili przepisy. Zbigniew Ziobro większość uprawnień prokuratora generalnego, czyli własnych, przekazał prokuratorowi krajowemu. I od września prokurator generalny, o czym niewiele osób wie, ma symboliczną wręcz władzę nad prokuraturą i prokuratorami. Może o coś tam wnosić, ale co jest absurdem, bez prokuratora krajowego, czyli swojego podwładnego, niewiele w skóra. I tu możecie powiedzieć, Holo, hola, Karolu, no to brzmi wręcz niewiarygodnie. Jak to Zbigniew Ziobro, słynny szeryf, na pewno nie on miałby dobrowolnie oddać swoją władzę komuś innemu? To się nie zgadza. Ano zgadza się, ponieważ prokuratorem krajowym, któremu oddał praktycznie całą swoją władzę, jest Dariusz Barski, który był świadkiem na jego ślubie. Dariusz Barski, prokurator krajowy, był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego. To jest bardziej obrazowo: to jest tak, że możecie, jako, tak jak zrobił to Morawiecki, przepisać część majątku na żonę. Możecie, tak jak Daniel Obajtek, przepisać część nieruchomości na brata. A możecie, tak jak Zbigniew Ziobro, przepisać prokuraturę na swojego świadka ze ślubu. Dlatego pisowcy politycy i prokuratorzy walczą wszystkimi siłami, żeby prokuratorem krajowym był nadal Dariusz Barski. Bo nie tylko może odwoływać prokuratorów i decydować, kto będzie gdzie szefem, ale może bezpośrednio wpływać na prowadzone śledztwa. Czyli, kiedy kolejni politycy PIS będą na celowniku prokuratury, on może przyjść i powiedzieć: Panowie, ja tutaj wszystko ogarnąłem, już wszystko wiem, to są moi znajomi, a to jest wszystko tutaj jedno wielkie nieporozumienie. Do tego, kolejnym powodem, jak się okazało, dlaczego Barski nie chce odejść, jest to, że w 2022 i 2023 roku zarobił na tym stanowisku milion złotych. I odpowiadając na Wasze pytania, nie, to jest. To nigdy nie stało obok normalnych stawek. Ale PiS wprowadził jeszcze jeden bezpiecznik, w razie gdyby ten udało się obejść, a mianowicie wprowadził przepis, zgodnie z którym teraz, aby odwołać prokuratora krajowego, potrzebna jest zgoda prezydenta Andrzeja Dudy, którym już nawet nie chce się udawać, że jest obiektywnym politykiem. Więc obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny znalazł inny sposób na oczyszczenie prokuratury z ludzi Ziobry. Zapytał prawników, a ci w swoich ekspertyzach wykazali, że Barski został wadliwie powołany przez Zbigniewa Ziobre. A jednym z autorów tych ekspertyz jest profesor Zimmerman z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był promotorem Andrzeja Dudy. Zjazd absolwentów będzie krępującą okazją. No i jesteśmy w tym momencie w sytuacji, gdzie świadek na ślubie i przyjaciel Zbigniewa Zioby twierdzi, że on dalej jest prokuratorem krajowym i on teraz wszystkim będzie zarządzał, mimo tego, że prokuratorem generalnym jest Adam Bodnar. Adam Bodnar już powołał pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. No i teraz się przepychają. Co się w TVP. No i Adam Bodner czeka, aż człowiek ziobry przestanie się wygłupiać i już sobie pójdzie. To na chwilę obecną, ale będę trzymał rękę na pulsie, nie wam ja jak coś się zmieni. A w tym tygodniu, w cyklu, który nie ma nazwy, a w którym pokazuję wam, przedstawiam różne dziwne odgłosy dziwnych zwierząt, jest nie będzie konkursu w tym tygodniu, bo ten zwierzę, którego usłyszycie, ten ptak już nie będę ściemniał, nie będę do tego tajemnicy. Jest fenomenalny, niezwykły i nie da się go do niczego porównać. Brzmi tak, jakby rozmawiał z piętnastoma zwierzętami jednocześnie w ich językach. Posłuchajcie tego. you Dobra wiadomość dla kobiet <laughs> i mężczyzn. Ogólnie dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie chcą mieć dzieci. Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje zmiany w ustawie, która mówi o pigułkach dzień po. Chodzi o antykoncepcję awaryjną, którą PiS wpisał na listę leków, które wymagają recepty. No i ciągle są dziennikarze, aktywiści czy politycy, którzy nie mają zielonego pojęcia o co w ogóle chodzi i przez to wygadują takie bzdury. Chcieliśmy zapytać o pigułkę dzień połóż, wczoraj rząd zapowiedział, że ona będzie bez recepty. Jak Pani ocenia ten taką decyzję? Czy ja generalnie się sprzeciwiam w ogóle takiemu e, nadawaniu takiej jednej racji, jakoby do tej pory w Polsce nie było dbania o kobiety, o ich interes czy o, o ich prawa. Jestem kobietą. E, uważam, że kobiety w Polsce nie mają gorszych praw niż kobiety w innych krajach, wręcz pod niektórymi względami na przestrzeni lat udowodniłyśmy, że mamy prawa lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o samo prawo do aborcji. Zabijanie drugiego człowieka nie jest prawem. A wie Pani, że pigułka dzień po to jest pigułka antykoncepcyjna? Proszę pana, wiem, natomiast do tej pory nie było też problemu z dostępem do takich pigułek, więc ja nie bardzo rozumiem skąd taki problem. Były na receptę, a teraz mają być nie na receptę, jak pani ocenia samą tą zmianę. Proszę pana, jeżeli będziemy szli w tym kierunku, to za chwilę się okaże, że narkotyki mamy w marketach i tak dalej. Ja akurat mieszkałam dość długo za granicą, między innymi w Holandii. Był tam kiedyś też taki pomysł, żeby wprowadzić narkotyki do supermarketów i Holendrzy się na to nie zgodzili. To teraz, właśnie, o, mogę powiedzieć wcześniej. Powiem wam teraz, jeżeli oglądają to dzieciaki jeszcze jesteście przed rozmową, tą, tą, tą rozmową, no to możecie powiedzieć im, żeby wróciły za dwie minuty. Ponieważ teraz, we współpracy z seksuolożką, chcę wam pokazać, na czym polega działanie pigułki dzień po. Na rzeczach z lodówki, żeby było klarowniej. No dobrze, to na początek przedstawię naszych bohaterów. Tu mamy komórkę jajową, tu jest plemnik, tu jest macica. I teraz tak, po kolei. Dochodzi do zbliżenia i nieważne, czy tańczyłaś najładniej na dyskotece, on był jedynym, który jeszcze był na tyle trzeźwy, że stał, czy może jesteście w związku od kilku lat, ale czekacie na decyzję kredytową z banku, więc ciąża na razie raczej nie. Aby doszło do zapłodnienia, muszą zgrać się dwa warunki. Ona ma owulację, więc pojawia się komórka jajowa i warunek drugi musi dotrzeć do niej przynajmniej jeden z plemników. Tu jest taki jeden wariat. No i kiedy ta dwójka się spotka, dzieje się magia i w ich miejscu powstaje zarodek. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ten zarodek musi zagnieździć się w macicy. I dopiero wtedy można liczyć na to, że ciąża będzie się dalej rozwijać. Jeśli para nie chce jeszcze mieć dziecka, można zastosować różne formy antykoncepcji. Na przykład prezerwatywa, która sprawia, że na takie spotkanie nie dociera plemnik, tylko no, zostaje gdzieś indziej. Innym sposobem jest tabletka antykoncepcyjna, która sprawia, że owszem, na takie spotkanie dociera plemnik, ale jedyne co może powiedzieć, to no, ludzie, tutaj nikogo nie ma. Zatem, jak działa pigułka dzień po? Jeżeli doszło do awarii, pękła prezerwatywa albo poniosły Was emocje, dziewczyna może wziąć pigułkę dzień po. I co się wtedy dzieje? To blokuje ona owulację, czyli nie pojawia się jajeczko. W efekcie czego plemnik nie ma się z kim spotkać, a że jest uparty, no a w zasadzie to nie ma innych planów, no to potrafi czekać na takie spotkanie nawet 5 dni. Do spotkania nie dochodzi. Cała akcja kończy się na rozminięciu plemnika i jajeczka. No, smutek, lekka nostalgia u tego plemnika, zawiedzione nadzieje, no ale to wszystko. A nie jak powtarzają ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, a muszą się wypowiedzieć, no bo oni mają swój światopogląd, chociaż nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, chociażby tak jak ta posłanka, to nie są tabletki wczesnoporonne. Jeżeli czegoś nie wiesz, nie wstydź się swojej niewiedzy. Dopytaj, poczytaj, porozmawiaj z kimś, kto będzie wiedział. Po prostu przestań mówić coś, czym się kompromitujesz. Kolonoskopia to nie jest badanie kolana. Wulkanizacja to nie jest wycieczka po wulkanie, a tabletka dzień po to nie jest tabletka wczesnoporonna. To jest antykoncepcja, tak jak prezerwatywa czy pigułka antykoncepcyjna, tylko tym razem skierowana do ludzi, którzy nie załapali się na poprzednie formy antykoncepcji. A słuchając ludzi, którzy powtarzają takie bzdury, można dojść do wniosku, że ta antykoncepcja mogłaby być w przyszłości stosowana częściej. A teraz pora na odrobinę prywatne i w tym tygodniu to chyba mam w zasadzie tylko do przekazania kalendarz, czyli jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, strzelić fotkę, zbić piątkę, zobaczyć program Bańka, no to w najbliższych miastach... W najbliższych terminach będę w tych oto miastach. Część z tych miast jest blisko. Do rzeczy. Doszły nowe y, miasta, nowe terminy, czyli drugi termin na Białystok, trzeci termin na Lublin i jeszcze do tego Łomża i Zamość. A linki do wszystkiego, do wszystkich tych wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Wiem, że w tym odcinku jest dużo polityki i mam nadzieję, że w końcu wszystko zacznie się stabilizować i uspokajać i tej polityki w odcinkach będzie mniej. Ale dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że słuchaj, mnie to nie interesuje polityka, bo ona mnie nie dotyczy. To specjalnie dla Was dedykuję tego news'a. Ponieważ się jednak dotyczy i to bezpośrednio, minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała właśnie, że od kwietnia mają zniknąć prace domowe zadawane uczniom w podstawówkach. I to rozporządzenie zostało zainicjowane właśnie przez polityków. Teraz pracują nad tym w Ministerstwie Edukacji. Dlaczego to jest istotne? No bo dzieciaki dzięki temu po powrocie ze szkoły będą mogły zająć się rozwijaniem swoich pasji, czasem spędzanym z rodziną, może z przyjaciółmi, może ze znajomymi. A po drugie, większość tych prac domowych zadawanych najmłodszym uczniom, i tak odrabiali ich rodzice. Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcą spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi, a zła dla tych, którzy trochę tych dzieci już mają dosyć. I jeżeli zastanawiacie się, jak, jak rozpoznać tych ludzi, którzy mają swoich dzieci dosyć, no to można ich rozpoznać po tym, że jak usłyszeli tego newsa, to było słychać takie westchnięcie, przeciągnięte, długie westchnięcie, na którym na końcu wybrzmiało takie cichutkie... Gdyby te tabletki wtedy były bez recepty. Przy okazji szczytu w Davos... Nie mówię, że się odbywał, no to się odbywał. Szczyt w Davos. Przy okazji tego szczytu opublikowano badania, które pokazują, że pięciu najbogatszych ludzi na świecie w ciągu ostatnich trzech lat podwoiło swoje majątki. A kim są ci najbogatsi? No to są to Elon Musk, Bernard Arnault, do którego należą różne marki luksusowe, Jeff Bezos, no to wiadomo, Larry Ellison, branża IT i Warren Buffett, ten od inwestycji. No to ich majątki wzrosły o 114%. Podczas gdy majątki najbiedniejszych stopniały, co pokazuje powiększającą się przepaść i polaryzację w tym obszarze. No i w Davos podczas szczytu spotkały się głowy państw i Andrzej Duda i je rozmawiali. Znaczy oni rozmawiali, był tam też Andrzej Duda. Dobra, zmierzam do tego, że. Prezydent Hobbysta zrobił to znowu, porwał się na coś na co nie powinien się porywać i stwierdził, że dobra, tym razem będę mówił po angielsku i mi się uda. <laughs> nie, nie udało się. That was his first visit in 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 Brussels after the after the 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 the, 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 the his entering to in, in to the office and 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 we uh, I remember we described um, the, the 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 perspective And, and, uh, so we had to, we had to, to invest much more and much more, uh, I don't know. Dziewiąty rok. Dziewiąty rok jest prezydentem, który reprezentuje nas Polaków za granicą. Dziewiąty rok. Gdzie wiadomo, że na takich szczytach rozmawia się po angielsku? A jego angielski brzmi tak, jakby uczył go jąkający się tynkarz z Podkarpacia, który dorabia na angielskiej budowie. I przy tym wszystkim ludzie, którzy go otaczają, dlaczego tam nie ma kogoś, kto mu powie Andrzej? Bo ludzie się śmieją. Tam w ogóle, nawiasem mówiąc, po jego przemowie było kolejne spotkanie i tam mieli no, głowy innych państw i ludzi, którzy tam byli, mieli bekę z tego, że Andrzej nie potrafi po angielsku. Już tego nie będę wam pokazywał, bo już nie ma co kopać leżącego. No i ktoś z jego otoczenia mógłby mu powiedzieć Andrzej, Wstyd jest. Po, zróbmy tak, powiedz, że, że zjadłeś coś nieświeżego, za słabość na kiblu, będzie. będzie mniejsza kompromitacja. Albo jak ktoś ci zada jakieś pytanie, to odpowiadasz: mm, I need to think about it. I tyle. I siedzisz cicho. A wracając do najbogatszych, to po co im te pieniądze? No więc Mark Zuckerberg hoduje krowy na wołowinę. Ma to być najpyszniejsza wołowina na świecie, dlatego krowy są pojone piwem, które jest ważone na miejscu, i karmione orzechami makadamia, które pochodzą z drzew, które też są zasadzone na miejscu. Ma w planach stworzyć najpyszniejszą owłowinę na świecie, no i mają się tym zajmować jego córki, na co zareagowała PETA, Organizacja Broniąca Praw Zwierząt, i tłumaczyli Zuckerbergowi, dlaczego to zły pomysł. Jeżeli życie tych krów i tak ma trwać określony czas, no to dlaczego nie mają go spędzić na rauszu? Niech wyciągną z tego życia tyle, ile się da. A na drugim końcu tego świata bogaczy jest Marlen Engerhorn, tak, Austriaczka, która dostała w spadku 25 milionów euro. I teraz pyta ludzi, na co te pieniądze wydać? Brzmi jak scenariusz komedii dla nastolatków, ale Marlen zbiera taką ekipę. To spadkobierczyni majątku po założycielach firmy Basf. W sumie odziedziczyła w przeliczeniu około 108 milionów złotych. W efekcie, jak podaje telewizja BBC, do 16 tysięcy Austriaków, którzy ukończyli 16 rok życia, wysłano zaproszenie do tego programu. Z tych 16 tysięcy zostanie wyłonionych 50 osób, które razem z nią ustalą, na co wydać 100 milionów złotych, ponieważ 10% tej kwoty chce zatrzymać dla siebie. A zapytana, dlaczego w ogóle chce rozdać te pieniądze na cele dobroczynne, odpowiedziała, że nie zrobiła nic, aby te pieniądze zdobyć. Nie włożyła żadnego wysiłku. Po prostu miała farta, że urodziła się w takiej, a nie w innej rodzinie. Jeżeli oglądają tu ludzie z Austrii, to tu jest kilka pomysłów. podrzucicie jej. Można by za te pieniądze kupić automatyczny termostat dla Romualdy Wąsik. Niskie temperatury się utrzymują. Albo blankiety L4 dla dudy, żeby mógł je wysyłać w odpowiedzi na zaproszenia na międzynarodowe spotkania. Ewentualnie wyjazd wakacyjny dla dwojga, może jakiś rejs taki wiecie, po ciepłych morzach. Dla prezesa, który ostatnio jest w towarzystwie pewnej damy. A no, jeżeli macie jakieś własne pomysły, piszcie w komentarzach. Może uda się z nimi dotrzeć do tej kobiety. Jeżeli w tym tygodniu poczuliście, że życie jest trudniejsze, dzieciaki głośniejsze, szef głupszy, wykładowca bardziej wymagający i uważacie, że mm, coś jest nie tak, ale potem włączyliście sobie telewizję śniadaniową i powiedzieli wam ej, spoko, to jest tylko wina Blue Monday, no to mam dla was informację, to nie jest wina Blue Monday. A, Blue Monday, czyli najsmutniejszego dnia w roku. Sam termin Blue Monday ukuł ten gentleman, Cliff Arnold. Psycholog, twierdząc, że to wynik skomplikowanego wzoru, który nakładał na siebie pogodę, motywację, potrzebę wdrożenia zmian i wiele innych czynników, które zestawił ze sobą, na zlecenie biura podróży, które przyszło do niego z pytaniem, czy jest w stanie wytypować jeden dzień w roku, w którym ludzie będą najchętniej kupowali wycieczki. W jego rozumieniu to miałby być najgorszy dzień, kiedy ludzie chcą się po prostu wyrwać ze swojej rzeczywistości. Potem te wyniki opublikowano, ukłuł się termin Blumandę i świat to łyknął bardzo szybko i bardzo chętnie. Na początku autor sam to podbijał, po czym zauważył, że ta teoria robi więcej złego niż dobrego. Ponieważ ludzie bagatelizowali objawy depresji, zrzucając to A na Blue Monday. Zjawisko, które nie istnieje. W efekcie sam autor tego terminu zaczął z nim walczyć. Ciekawostka, kilka lat później na zlecenie innego biura opracował inną pseudonaukową teorię. Tym razem najszczęśliwszego dnia w roku. Nie słyszeliście o nim? No bo nie chwyciło. Jeżeli ludziom nie wiedzie się w życiu, to dużo łatwiej jest zrzucić ten jakiś zewnętrzny czynnik, na który nie mamy wpływu, czyli o... Jestem nieszczęśliwy, to na pewno nie moja wina, tylko Blue Monday. A jeżeli wszystko grano, to fajnie jest przyjąć to na klatę i powiedzieć, o, to moja zasługa, niż, a, no to pewnie jakiś zewnętrzny czynnik. Wykorzystując ten szum wokół Blue Monday, Jakub Tarasewicz rozpoczął swój trzydniowy protest przy pomniku Mikołaja Kopernika w Warszawie. Zwraca w ten sposób uwagę na to, w jakiej zapaści jest psychiatria w Polsce. Sam cierpi na depresję, nerwice i stany lękowe i kiedy potrzebował trafić do psychiatry, zderzył się z tym, jak zaniedbany jest to obszar. Wizytę miał wyznaczoną za pół roku, co oznaczało pół roku spędzone w domowym łóżku. Dzień dobry, nazywam się Jakub Tarasewicz, przyjechałem tutaj ze Zgorzelca i prowadzę manifest w związku z niedofinansowaną służbą zdrowia. Robię to już od soboty, dzisiaj jest finalny dzień do godziny 15, ale możliwe, że przyciągnę do 16. I chciałem powiedzieć, że jestem niesamowicie zaskoczony reakcją ludzi Warszawy i tego wszystkiego, przychodzi do mnie masa osób. Zwierzają się ze swoich problemów, opowiadają o swojej walce z depresją i z problemami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak się zderzyli, pół roku czekania to jest norma i mam nadzieję, że ten manifest chociaż zbliży nas o jeden krok do lepszego jutra. O ile kolejki do psychiatrów to kilka miesięcy, o tyle kolejki do psychiatrów dziecięcych idą już nawet w lata. Rekordzistem jest placówka, w której trzeba czekać na wizytę u psychiatry dziecięcego 7 lat. Jeszcze w 2019 roku rząd PiS zapowiadał, że o coś z tym zrobimy, oczywiście nic z nie zrobili, no bo 4 lata to pewnie za mało. Po pierwsze, a po drugie, ludzie, którzy chorują na depresję, to nie są ludzie, którzy wychodzą na ulicę protestować, a więc a e, na nich można machnąć ręką. W minionej kampanii koalicja obywatelska przedstawiła kilka pomysłów, jak wyprowadzić psychiatrię z kryzysu. Chcą między innymi rozwijać centra interwencji kryzysowej i wykorzystać nowe technologie i internetowe kanały wsparcia a z psychiatrii dziecięcej zrobili hasło na sztandary, a więc tym bardziej trzeba im patrzeć na ręce. Zresztą świat zdrowia psychicznego ma odrobinę lżej, odkąd Filip Heizer został zwolniony z Dzień Dobry TVN już nie robi beki z ludzi, którzy mają problemy. Przypominam też wszystkim tym, którzy czują, że coś was przerasta, nie jesteście w stanie sobie z czymś poradzić, czujecie, że coś jest nie tak, że warto wtedy zadzwonić pod numer telefonu zaufania. Tu widzicie numer na linię ogólną, dedykowaną dla mężczyzn i numer na linię dedykowaną dla dzieci. Jeżeli złamiecie nogę, nie czekajcie, aż się rozchodzi, tylko idziecie do specjalisty. Sam jestem po dwóch terapiach i wiem, że gdyby nie one, no to byśmy teraz się jednostronnie nie widzieli. Dbajcie tam o siebie. I wiem, że to nie sprawi, że ktoś wyjdzie z depresji, ale dobre wiadomości są zawsze w cenie. No to mam takie. Znany patocelebrytate Tadeusz Rydzyk ma problemy z pieniędzmi. Po pierwsze, nie dostanie 13 milionów na budowę Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II, które do tej pory pochłonęło już 180 milionów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pato celebryta zażądał jeszcze 13 milionów, ale nie zorientował się, że w międzyczasie to już nie Gliński wystawia i puszcza mu przelewy. Do tego redemptorysta musi zwrócić pieniądze, które dostał od ministerstwa. Tym razem chodzi o 100 tysięcy złotych, które dostała jego uczelnia na utworzenie kierunku Informatyka Medialna. Te decyzje zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska. I to jest w ogóle kolejne ministerstwo. Czujecie, z ilu on stał kasę? I uwaga, dlaczego w ogóle ma zwrócić te 100 tysięcy, które były przeznaczone na jego uczelnię? A to dlatego... Rokuwa, <grym> idź sobie. Idź. Roki, idź. <gry> Teraz zajęty jestem. A musi zwrócić pieniądze, ponieważ, aby dostać się na ten kierunek. Kandydaci na studia musieli przedstawić zaświadczenie od proboszcza. I jasne, gdyby to była prywatna uczelnia za prywatne pieniądze, proszę bardzo, możesz mieć nawet zaświadczenie od tymkarza. Proszę bardzo, żaden problem. Ale to były pieniądze z ministerstwa. I teraz wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby gruchnęła wiadomość, że jest gdzieś w Polsce uczelnia, która wzięła pieniądze z ministerstwa i aby przyjąć studentów, wymaga od nich zaświadczenia od rabina. W promieniu 50 kilometrów nie znaleźlibyście żadnej gaśnicy. A skoro już przy nim jesteśmy, no to Sejm zdecydował o odebraniu Grzegorzowi Braunowi immunitetu. Jeden z liderów Konfederacji, znany m.in. z tego, że jeździł na urlopy z rosyjskim agentem Leonidem Sfiderowem, został pozbawiony immunitetu, więc będzie mógł teraz odpowiedzieć na zarzuty prokuratury. I zanim teraz jego fani powiedzą, że jak to, no przecież jeżeli teraz każdemu strażakowi będziemy odbierali immunitet, no to przecież do czego to doprowadzi? No zagrożenie pożarowe to nie są przelewki. To dodam, że musi odpowiedzieć na siedem zarzutów, a ten numer z gaśnicą to tylko jeden z tych momentów, kiedy stwierdzą, że puszcza porę rzeczywistości i dryfuje sobie. Hen, gdzieś daleko. Kultura nevenosy. W tym tygodniu mam dla Was polecajkę. Ja w ogóle muszę przestać tak często klaskać, bo. a są emocje, wiadomo. Otóż, jak zapewne wiecie, jestem fanem Marvela, DC, Vertigo, ogólnie wszelkiego rodzaju światów superbohaterskich czyli współczesnej mitologii. Ale jestem też wielkim fanem mitologii greckiej, rzymskiej czy nordyckiej i przez wiele lat zastanawiałem się dlaczego tak mało wiemy o naszej słowiańskiej mitologii. I w końcu trafiłem na książkę, która zbiera wszystko co udało się ustalić i scalić to w naszą słowiańską mitologię. Książka, a w moim przypadku audiobook, nosi tytuł Prawieści. Mity Słowian. Autor Bartłomiej Deinega wykonał kawał roboty detektywistyczno-archeologiczno-lingwistycznej i pozbierał fragmenty publikacji i prac naukowych i złożył je w zestaw mitów, które opisują, co wyprawiali dawni słowiańscy bogowie. A miliony wyobraźnie to trzeba przyznać. Znaczy, do czasu, kiedy nie przyszło chrześcijaństwo i ludzie, którzy przynieśli ze sobą chrześcijaństwo, wytłumaczyli naszym przodkom, że oni to omyłkowo wierzą w, w coś niewłaściwego, i teraz powinni wierzyć w coś innego już teraz. Ale uwaga, nasi przodkowie słowiańscy byli sprytniejsi i w części mitów zrobili taki myk, że zastąpili dawnych bogów współczesnymi świętymi. Sama książka w ogóle jest skonstruowana bardzo przemyślanie. Podzielona jest na mity, które chronologicznie opowiadają historię stworzenia od wszechświata po chociażby stworzenie takich, dajmy na to, pszczół. Sukcesywnie wprowadzani są kolejni bogowie. Pierwszy jest Swarog, który wykluł się z ogromnego kosmicznego złotego jaja, a potem pojawia się dwóch jego synów, Perun i Weles. I co robią jako pierwszą rzecz? Popadają w konflikt. O, chciałem klasnąć. Popadają w konflikt. No w końcu to Słowianie, tak? Po każdym z mitów autor analizuje go, porównuje do innych mitologii, czy zderze ze sobą inne zdania różnych badaczy. Jeżeli to was interesuje, to właśnie tło antropologiczno-historyczne to macie szwedzki stół. Jeżeli nie, przyjmiecie do następnego rozdziału. Gdzie jest kolejny mit, na przykład o tym, skąd się wzięły pszczoły. I to jest bardzo ciekawe. Otóż, Weles, bóg podziemi i mroku, knuł przeciw bratu, Perunowi, bogowi światła i Perunów. Więc Perun stworzył z iskry pszczołę, którą wysłał, aby podsłuchiwała Welesa, który mówił często sam do siebie. Weles ją zauważył i obłożył klątwą, mówiąc, że ten, kto cię wysłał, będzie od teraz jadł twoje łajno. A Perun zrobił coś, co dzisiaj nazwalibyśmy kluczkiem prawnym, ponieważ zaklęciem sprawił, że łajno pszczoły jest słodkie. I tak powstał miód, moi drodzy. Potem bracia się pospinali jeszcze bardziej, bo poszło im o trzy słońca. kto powinien je mieć. Bo wcześniej były trzy słońce, nie to, że jedno. No i Weles sprowadził Rzmija, który pożął te dwa słońca, potem Perun się z nim spiął, i w ten sposób w ogóle roz... nawiązała się taka wielka batalia i wojna, podczas której pojawili się nowi bogowie. Że wspomnę choćby o Swarożycu, Dać Bogu czy Mokoszy. Słucha się tego przyjemnie, wciąga. Wiele z tych mitów zaskakuje, a całość pokazuje, że nasi przodkowie mieli nie mniej ciekawą mitologię niż ludy nordyckie. Mało tego, wyprzedzaliśmy wikingów w kilku innych aspektach, na przykład jeżeli chodzi o budowę grodów, czego dowodem jest to, że zaczerpnęli z naszego języka gród, stąd właśnie nazwa Asgard. Zresztą Słowianie byli mistrzami w budowaniu drewnianych mostów, najdłuższy z nich 750-metrowy most zbudowano na terenie dzisiejszych Niemiec. Ale to już wiemy z innej książki, słowiańskie korzenie odkryj tradycję przodków, którą polecam w pakiecie, jeśli się wkręcicie w mitologię Słowian. Albo jeżeli po prostu chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jak niesamowici byli nasi przodkowie Słowianie. Obydwie książki i audiobooki znajdziecie w BookBeat, który jest partnerem tego wydania Kultury na wynos. Więc jeśli chcecie wejść w świat Słowian w glorii i prestiżu, to rejestrujcie się na BookBeat albo klikając w link w opisie filmu, albo wpisując kod WYKŁOKA. Potem ściągacie na telefon aplikację BookBeat i przez 60 dni możecie słuchać aż do 40 godzin audiobooków. Warto się pośpieszyć, bo promocja wygasa z końcem stycznia. A jeszcze w uzupełnieniu do kultury na no to rozdano paszporty polityki. I uwaga: w tym roku w kategorii najlepsza książka zwyciężył komiks. Komiks zatytułowany Festiwal, którego autorem jest Jacek Świdziński. Członek grupy komiksowej Machine, kulturoznawca zajmuje się robieniem komiksów, teorią obrazu i narratologią wizualną. I jak się okazuje, wygrywaniem nagród. Gratulacje. Mówiłem już w tym odcinku o tym, że będąc brzydką hinduską, możesz coś tego wyciągnąć w swoim życiu. To teraz uwaga, dla tych, którzy. facetów, którzy uważają się za nieatrakcyjnych, historia. Ale uwaga, fajna i z pozytywnym przesłaniem. Pięć lat temu chłopak o pseudonimie Never Give Up umieścił na YouTubie film, w którym opowiadał, jak ciężko mu jest, będąc nieatrakcyjnym fizycznie. Opowiadał szczerze i bezpośrednio, dzielił się z ludźmi tym, jak się czuje. Mówił też, że szuka na YouTubie filmów ludzi, którzy są nieatrakcyjni fizycznie, tylko jeżeli znajdował takie, to okazywało się, że chrzają głupoty, po prostu szukają uwagi i atencji. I pod tym filmem komentarz zostawiła dziewczyna o niku albo po prostu o imieniu Julie Romina i napisała, ja uważam, że jesteś całkiem uroczy i mówię serio. Potem znalazła go na Discordzie, zaczęli rozmawiać, zaczęło się kleić, więc stwierdziła, że przyleci do niego do Szwecji na dwa tygodnie, które zamieniły się w miesiąc, a miesiąc zamienił się w rok. I w końcu stwierdzili, że to jest to, i się pobrali. I taka to budująca historia. Więc jeżeli czujecie się nieatrakcyjni, to pomyślcie sobie, że jeżeli jemu się udało, to wam też się uda. A teraz pora na psinderę, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby w ten sposób zaatakować was swoją miłością w tym tygodniu. Popatrzcie na niego i weźcie go do domu. Nazywa się Alf. Alf to postać, moi drodzy, nietuzinkowa. Wygląda, jakby jego matka, która była Bernardynem, miała bardzo burzliwy okres w życiu, po którym zostały mgliste wspomnienia, wiele niepotrzebnych znajomości, i ten szczeniak, znaczy szczeniak. No, szczeniakiem to on był wiele lat temu. Do schroniska trafił 10 lat temu, w 2014 roku. Na początku nie mógł się odnaleźć, i wtedy przylgnęła do niego taka łatka, trudnego psa. Ale nie jest trudny. Trudny to jest angielski dla dudy. Alf potrzebuje chwili, aby przekonać się do nowego człowieka, ale też trzeba tu dodać, uwaga, przysmaki stanowią koronny argument w takiej dyskusji. Jest po prostu przekupny. Miał w schronisku kumpla Bernardyna, spędzali czas na dyskusjach o muzyce i przyszłych trendach, ale kumpel znalazł dom, i od tamtej pory Alf czeka w samotności. Ale nie narzeka. To nie jest pies, który narzeka waży 55 kg i lepiej, żeby w nowym domu był jedynakiem u ludzi, którzy mają doświadczenie z psami. Więc jeśli macie takie doświadczenie z psami i wiecie, co to znaczy latami czekać na kogoś, a w domu brakuje wam właśnie kogoś takiego, jak Alf, no to dzwońcie pod ten numer Alf czeka w Opolu. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tiptop na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość, wyprawkę na 3,5 stówki ze sklepów tropido lub Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość plus pakiet o wartości 4 stówek od PetStars. A ode mnie wstęp za free na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, sprawa jest, dostałem pracę, ale możliwe, że będę miał problem. Nie chcę powiedzieć, że nakłamałem w CV, wolę powiedzieć, że dokonałem daleko idącej interpretacji faktów w kwestii zarówno moich dokonań, jak i umiejętności. No nakłamałem, no pytanie, jak z tego wybrnąć? Weź dorać, co ci zależy. Tak, patrząc na logikę, no to jak najdłużej unikaj szefa. To wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patreonie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Dla was, którzy oglądacie reklamy i wiecie, że jak jest długa reklama, to wystarczy 30 sekund i potem można kliknąć, pomijam. Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Mozolowski, Najlepiej to na maila, newsy bez Tam jest czyściutko. Na Instagrama, tam też jest czyściutko. Na Facebooku ciągle się odkopuje, ale za chwilę to się uda. Kolejny odcinek w piątek o dziewiętnastej. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć.